podczas twojego programu z Natanem oraz z Gracjanem zadzwoniłeś, Amadeusz, udawałeś kobietę, a potem mocno zwyzywałeś Denisa. Dokładnie co cię tak bardzo zirytowało, że aż tak się odpaliłeś? Kurwa, czy ja wiem, czy ja go tak zwyzywałem? A nie? Tam wiesz co, ja akurat walczyłem, bo tam też ja akurat widzę Alberta, on tam coś i Diablo mnie tutaj na testy antydopingowe powołuje, no to taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że jak walczyłem miesiąc temu w Anglii, to właśnie mieliśmy tam testy antydopingowe i zarzuciłem tylko jakąś luźną ciekawostką, że możemy tutaj zrobić, bo jestem ciekawy, jakby tak spompować z niego 20 kilo, ale jak sobie tam chcę, no nie mam kompleksów, żeby wyskoczyć z nim nawet jak będzie na czymś tam. Natomiast tutaj Denis zawsze mówi o swoich warunkach, że przykładowo Gracjana mógłby zmieść od razu, bo jest od niego dużo większy. Ty uważasz, że to jest tylko i wyłącznie towar, a nie to, że gość po prostu całe życie ćwiczy i się stara? Wiesz, to jest połączenie jednego z drugim na pewno, tak? No, na pewno by z 10 kilo to by zleciało na bank, ale to jakby nie chcę drążyć tego tematu, bo jesteśmy we Freak Fightach i wszyscy tam, kto chce, to sobie podkuwa, no. Ja bardziej się wypowiedziałem w swoją stronę, że miałem testy antydopingowe, jestem gotowy zawsze i wszędzie je zrobić. Dla jasności, 10 kilo już zleciało właśnie. To ile ważysz? 107,5. Idealnie, no kurwa. Ja wiem jedno, Denisie, jak sobie przejrzy człowiek jego walki, to im więcej ważył, tym był gorszy, więc cieszę się, że się przygotowałeś, ale wszystko, co do tej pory widziałeś, to jest tylko i wyłącznie iluzja. Uwierz mi, że bardzo dobrze znam się na gierce, którą jest MMA i będziesz w szoku, jak bardzo różni się to od sportów, które do tej pory ćwiczyłeś. To jest właśnie często problem stójkowiczów, którzy wyobrażają sobie, że coś potrafią, a jak przychodzą na salę, to pierwszy lepszy amator ich obala. Wiedzie, tak jak się kurwa odbija od mojej nogi jednej. Przed nikim jeszcze nie spierdalałem, jak sobie każdy obejrzy moje walki, to zawsze spierdalałem przede mną. A z wiewiórem to spierdalał. Dobrze, słuchaj, ta moja wymówka. Gość, waży z 50 kilo. Robiłeś kiedyś wagę? Mam pytanie, robiłeś? Tak, wannę? Robiłem. Robiłeś raz, wannę? Tak. No i wiesz, jak się człowiek czuje po wannie. Wiem, jak się czuję. I miałem wannę w dzień, mieliśmy ważenie w dzień walki. Niestety nie zrobiłem wagi. Wyjebałem się totalnie to z magnezu wanną. No i ta wymówka jest żałosna, więc nie chce mi się tego powtarzać, no ale skoro pytasz, skurcz. I dostałem jebanego skurczu. I walczyłem z cholernym skurczem, ale czy uciekałem? No nie wydaje mi się. Tym bardziej, że po walce nie miałem nawet śladu, wiewiór był zakrwawiony. Gwarantuję, że nie będziesz spierdalał. Ani kroku obiecujesz? Wstecz, ani kroku wstecz. Obiecaj już wszystkim, że nie będziesz... Obiecuję, ale że... Wjeżdżamy w siebie od razu? Ja jestem, kurwa... A, nie będę mówił. Wjeżdżamy w siebie Popstar od razu? Wrestling, baby. Pytam, nawet czy... to ty się będziesz bał do mnie podejść nawet na milimetr, bo od razu będziesz leżał na ziemi. No to dobrze, wjeżdżaj. Się pytam. Zobacz, czy wjeżdżamy to w siebie od razu, czy będziesz uciekał? Pewnie, że tak. Czekam. Pewnie, że tak. Ja, co ty myślisz, że ja nie wiem, co Cieszę ty robisz? Się. Chwilę, Cieszę kurwa, cię potrzymam, pomęczę cię na ziemi i nie będzie tlenu. I zobaczymy wtedy, jak twoja krucha psychika. Cieszę się, że zamarzyłeś. Jeszcze idę po rewanżę, ale mam taką pizę przed sobą, to kurwa, śmiech na sali. To, czy jestem męski, udowodnię w oktagonie. Ty dużo mówisz, a mało robisz. Także się przekonamy. 8. A Madi, ty spokojny, jak na takie słowa, to ty zazwyczaj zupełnie inaczej reagujesz. Ale on zawsze, on w gadce jest dobry, on zawsze dużo gada, tak samo wiesz. Ale nie, no ja mogę coś powiedzieć. Roboty w klatce nie robisz w ogóle, nie? Jak, ty mów, wiesz co, to teraz wieje od ciebie w kurwę hipokryzją, co nie? Kto to mówi, kto nie robi roboty w klatce? Ile ty miałeś walk w MMA? Wystarczająco, na ciebie. No jedną, tak? Uwierz mi, że masz chujowy parter, uwierz mi. Siły to nie masz w ogóle. Powiem ci tylko taką ciekawostkę, że byłem na przykład w American Top Team Sunrise. Ale mnie chuj obchodzi, gdzie ty byłeś i czego ty nie zrobiłeś. Spoko, ale nie wiem, czy wiesz, że jesteśmy tutaj po to, żeby ze sobą porozmawiać, więc jak już mówisz, że mam chujowy parter, poszedłem tam na grupę, co prawda amatorską, i nie znalazł się tam nawet jeden, który miałby ze mną szansę w parterze. Poskręcałem dosłownie każdego. To gratuluję. Także skoro w Ameryce sobie nie radzili, jakim cudem ma sobie taki amator? Ile ty raz może do Diego poćwiczyłeś? Później miałeś kontuzję i nie ćwiczyłeś MMA. Okay. Później ci nie pozwalała noga. Będziesz leżał dużo szybciej. Słucham cię. Hajs, zakładamy się? Słucham cię. Jakie masz warunki? No nie wiem. No, uważasz, że wygrasz na 100%? Słuchaj, zobacz, uważasz, że mnie przewrócisz? Powiem ci tak, kiedyś wychodziłem do walk z nastawieniem na 100%. Na 100% wejdę wygrać, ale jesteś cięższy. No i nie daję sobie 100% na zwycięstwo. Biorę pod uwagę, że daję 200% istnieje szansa porażki, jak żaby. Ale jestem przekonany jednego. Gdy zobaczysz mnie w oktagonie, zobaczysz mojego ducha ja walki widzę oraz... Teraz. Ja się widzę teraz i taką dziewczynkę widzę rozpłakaną. Ale co ty mówisz? W moim wnętrzu, weź, spójrz mówisz? Na siebie w lustro. Tak? Każdy tutaj z chłopaków, nawet okay. Alan się na ciebie patrzy, taką p***ą jesteś typową. Tak? Gdzie ty nawet nie masz podjazdu? Wiesz co? Ja widzę, że
co innego, stary, jak patrzę w lustro. Budzę się rano, modelka z lewej, modelka z prawej. To zajebiście. Sprawdzam konto, miliony. Patrzę, ile zarobiłem przez noc. Kilka wypłat takich, jakie zarabiałem twoje kumple, czy inny kurwa sekwenta, czy inny gówna, stary. W którym Denis już żartów na Tana Marconia. A że co? Mówię, że dożyliśmy momentu, kiedy Denis zamiast się wściekać, śmieje się z twoich żartów na to. Bo on wie, jaka jest prawda i teraz prawda wychodzi w końcu na jaw. I zawstydziłeś go po prostu. No patrz, jaki się uśmiecha, patrz. Nie, no wiesz, gdyby siedział tutaj, gdyby naprzeciwko mnie siedział charakterny gość, by dostał w pizdę za halą i A kim jestem? I ty jesteś zwykłą szmatą. No wiem, twoją. Moją szmatą do wycierania. Wielbiam, jak to robisz. Serio, strasznie to podnieca. Takie mam ujebane buty nawet, nie? Jeszcze raz? Nie, no nic. Zapomniałeś, co mówiłeś? Tak. Zapomniałem, bo się zapatrzyłem na takiego przystaniaka w koszulce Gucci. Fajna ta koszulka. Lubię, zawsze uwielbiałem, jak nosiłeś tych projektantów typu Belmont, Gucci, tam Discord 2 albo Calvin Klein, to też opinało tak twoje mięśnie. Strasznie mnie to podniecało, ale jakby po prostu nie potrafiłem, wiesz, zamienić tego kurwa. I nie chciałem się przyznać w końcu, nie? Nie wiedziałem, jak zareagujesz na to, bo wiem, że chciałeś ten związek ukryć. Tym bardziej, jeżeli dowiedziałby się Szachta. Cieszę się, że się podobam. I chuj. Co chodzi? I powiem, nie wiesz, że jesteś za pusty, żeby wiedzieć. Mówi. A ty jesteś rurą. A rura zawsze będzie rurą. Ja już się nauczyłem na pamięć. Zawsze jest, słuchajcie, zawsze jak Denis nie rura, to mówi tak. Rura zawsze będzie rurą. Oh. Ja pierdolę. Znam te teksty na pamięć i teraz ciągle je powtarza i myśli, że mnie podnieci i sprowokuje. Za żaden hajs tak bym się kurwa nie ośmieszył jak on, nie? Za żaden kurwa hajs, nie? To ci chłopie, słuchaj, ja daliby ci bańkę, to ty byś kurwa na mikrofon usiadł. Ale kurwa. Czym ja się ośmieszyłem? Ja za darmo tu jestem. A weź się żeby wspierać mojego chłopaka. A puść se do mordy mikrofon. Ale nie, z drugiej strony. Cały, do końca. No i weź, i obciągaj. Nie, tylko sprawdzałem. Pierdolę, ty. Jaka rura, ale widzę, że troszeczkę dygnął. No bardzo nawet nie troszeczkę. A gdzie się patrzysz, kurwa? No ale się zawstydzam w kuj, nie? Już podniosło. Mówiłem, że mu się podobam. Kurwa, w sensie, wy w to nie uwierzycie, ale mam nadzieję, że w końcu wypłynie film z naszej miłości. Takie romanse tureckie. Jakby napisali o nas książkę, to kurwa nawet Gracem by jej nie przeczytał. Bez wzwodu, serio. Moi drodzy. 4 minuty macie ankietę na czacie, więc to już jest końcówka. 30 tysięcy osób zadecydowało. Panie i panowie, kolejny gość tego panelu na konferencji Crowd. Witamy w cyrku. Cześć, kochanie. Przyszedł pasywny. Słuchaj, to ja ci od razu powiem, że damskie się nie liczą. Kurwa, znowu. Ja wiem, że jestem kobietą w naszym związku. Ale co ty pierdolisz, to się w ogóle nie liczy, kurwa. To ty jesteś UB-em i to wie cała Polska. Ja nie pierdolę, to wy mnie ty, kurwa, ty, a Ferrari, ty. Słyszysz? Co ty się na mój temat wypowiadasz? Wiedziałem, że dostałeś faul, tak jak Denis. A widziałeś walkę? Dobra, no spoko. Widziałeś walkę? Widziałem. No i co powiesz? To była walka na nogę pięści, kurwa. Dostawał w dwa tygodnie, leżał w szpitalu, kurwa, z złamaną szczęką i nosem po mojej walce. Ale ty wiesz... No, że dostał kopan, ale no to kurwa... Denis, ja tylko podałem przykład ekipy Denisa, że już ktoś w ten sposób, który Denis chce mnie wykończyć, wyłapał. Ja się nie sapię, że walka była słaba czy coś, nie? No to się nie... Walka była spoko, napierdalaliście, jest okej. Okay. Szkoda tylko, że Denis jak tobie kazał się bić ze złamaną ręką, to sam kurwa jak mu... Ale co? Jak się kazałeś bić Szachcie ze złamaną ręką dalej. Ale to nieważne, czy on by się kazał, czy nie, bym i tak się bił, więc to jest amtni ryj tam. No, ale nie mówię, to cię ale przepraszam. Ale przyjmowałeś ciekawe pozycje. Ty się ciągle wypowiadasz na mój temat. No ja mówię przepraszam, bo wiem, że jesteś zazdrosny. No to masz szczęście, że przepraszasz. Ja mam szczęście, że poznałem takich mężczyzn cudownych. Klękaj i przepraszaj. Nie, aż tak to no, nie. Klękać to mogę tylko w sypialni twojej w Toruniu. Wiem, nie nasze klimaty. Jak Szachta nie patrzy. Nie nasze klimaty. Zamknij ryj, chłopie, to jest z ciebie ciężko słuchać w ogóle. Ale ja nie mówię nic, co jest kurwa dla was obce, to jest najgorsze, nie? A wy się tak wkurzacie na to. Ale my się nie wkurzamy, widzisz, żeśmy się wkurzali. My chłopie, to jest kurwa, to jest zwała. Ej, mam pytanie. Ciebie jest beka. Ciebie jest zwała, naprawdę, ciebie jest zwała. Pocałujcie się teraz. Ciągnij kichę, szmato. No ciągnę, często, ale twoją, kurwa. Ale z ciekawości przyjaciółmi? Czy tylko ziomy? Cię to obchodzi, ale pytać się możesz. No właśnie. Powiedział, co wiedział. To odpowiedź, kurwa. Poszło z kręgą. No i co? To a ty jesteś kolegą z tym, czy przyjacielem? Tak, jestem. No. Przyjacielem, no to masz zajebistego przyjaciela. Ciekawy jednej dumny rzeczy. Jesteś kolega ty dumny jesteś przyjaciela? Dumny jesteś z niego? Tak, bardzo. Podpierdla? Kurwa. Bo w końcu się przyznałem. Kurwa, no przecież on tu wypromuje. Ale to czy ty dobrze wiesz, że... Słuchaj, ale ty dobrze wiesz, że on nie wyjdzie nigdzie na miasto, ani nigdzie, gdziekolwiek. Co jak nie? To będę na niego pluli, kurwa.